Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mr. Gotham 335 i witam znowu w Counter Strike 1.6. Zrobiłem pewną sztuczkę i teraz będzie mi nagrywało dźwięk z głośników. Tak, nareszcie coś usłyszycie. Dzisiaj zagramy sobie na serwerze Jailbreak. Po prostu będę robił takie serie i będę Wam pokazywał, jak wyglądają niektóre mody, niektóre serwery. Pierwszym serwerem będzie serwer Jailbreak. Na początku zacznę od takich ulepszonych, wiecie, typu, że jakieś klasy się wybiera, typu zombie, a potem od takich najprostszych, czyli deathmatch i takie tam. Ale dobrze. Gra na serwerze cshacks.com. Tu macie IP. IP będzie w opisie. A możecie sobie popatrzeć. No i łączymy się z serwerem. Jakby ktoś nie wiedział, gram pod nickiem Elo. Dobrze, jesteśmy na serwerze. Tak. No i tak, o co chodzi na tym serwerze? Na większości serwerów możemy sobie wpisać ukośnik zasady. Wtedy mamy zasady. Możecie sobie zastopować. Dobra, jeszcze raz. Zasady. I jeszcze raz. Zasady. Dobrze, przyciszę trochę głośniki. Okej, dobrze. No a w skrócie, o co w tym chodzi? Otóż to jest antyterrorysta. Ten. Tylko tu gra w roli policjanta. To są terroryści, a oni natomiast grają w roli więźniów. I tak. Antyterroryści, czyli policjanci, wydają rozkazy więźniom. Czyli terrorystom. Istnieją specjalne mapki do Jaila, które są bardzo urozmaicone. No i tak to jest. Właściwie tu nie wiem, o co chodzi. Nikt się nie odzywa przez mikrofon. Tu nagle coś. Zostawmy ich w spokoju. W grze istnieje też gunroom. Po prostu w gunroomie tam się respią policjanci, no i oni po prostu mają tutaj broń. Nie ma tu wstępu antyterrorysta, czyli więzień, ponieważ gdy więzień tu wejdzie, policjanci go mają prawo i muszą nawet zabić, a więźniowie respią się w celi. Tak jak ja teraz się Ej, zrespiłem w kaptur, celi. Roman, ty tutaj chcesz NIP Energy 2000 czy coś takiego? Dobra, to A akurat jest to, tutaj ale... już widzimy, że zaczynają mówić przez mikrofon i wydawać rozkazy. Że to 3, 2, 1... Na niektórych serwerach oczywiście Ok. są drogi ucieczki Widzimy i... logiczną linię, znaczy na to 3... 2, 1. Właśnie, niekiedy robią takie podchwytliwe rzeczy, że na przykład bezruch do Dobra, od razu odwołania i potem mówią, że mamy gdzieś iść na jakąś wszyscy linię. za linią idziecie do klatki mnie, macie na to 3, 2, 1. No i jesteśmy w klatce. Ustawić odrządek, Tutaj tak. będą nam teraz Pomożemy dawali się różne sygnały. kulki. No i jedna Mówiłem, że te zabawa to niebiescy cię kulki. ginie? I to te biescy cię ginie? Nie chyba. Nie mówiłem. To mówię, te ginie, te bije, te ginie. Pobawimy się w kulki, mam 30 kulek. Ile teraz mam? Nie, jaka zmęcza. Okej, okay, Goblin i Cattle Donald.
Idziecie za tą linią. Oni byli pierwsi. Do tego kółeczka. Przy okazji będziecie wiedzieli, o co chodzi w niektórych zabawach. Nie. I tak, mam 30 kulek, tam jesteście... Cicho, bądź tam F-ka. Słuchajcie, może da mi informację? Każdy powiedział 20 i tak było prawidłowo, teraz rewanż będzie. Ile teraz mam? Znaczy to 3, 2, 1. Kaczor Donald był pierwszy. Więc Gobi wyjadaj na miejsce. A ty, Kaczor Donald, nie prowokuj go, kiełbasa. Ej, był Arek ostatni. Kiedy był ostatni Arek? Powiedzcie mi. Poszedł. Siema, Pruszak. Ej, Pruszak, grałeś w Minecrafta? Okej, czekaj. W Minecraft. Czekaj. Kto to uderzył? Dobra, mniejsza z tym. Tak. No, Ello, masz dobrze. Dobra, idziesz za tą linią i wybierasz jedną ofiarę. Mogę mówić? Tak. Dobra, goblin, spoko. Ej, goblina nawet nie wiesz. Goblina nawet nie wiesz. Dobra, fokus. Coś tam z ciebie kojarzę, może być. Ello. Zostaw go, on lubi Olga w Minecrafta. Minecraft jest kurde. Hokus nie gra, no to Hokusa może. No, Hokus. No, ja nie wiem, w ogóle nie znam. No wiesz, Hokusa. Ale było, jak spłacić. To jest bez płota. Dobra, wy macie... Dobra, no to ja już będę kończył.